Płyty stropowe są projektowane za każdym razem dla konkretnego projektu domu. Montaż płyt stropowych przeprowadza się na podstawie planu montażowego. Gotowe płyty stropowe dostarczane są bezpośrednio na budowę. Do ich rozładunku używa się pasów montażowych lub specjalnego uchwytu, tak zwanego zawiesia montażowego. Ważne, aby płyty transportować w pozycji poziomej. Montaż może być tak zorganizowany, aby płyty układane były w dużej mierze bezpośrednio ze środka transportu na miejsce budowy. Na powierzchnię muru, w miejscu, gdzie będą oparte płyty, należy rozłożyć zaprawę i tąg. Powierzchnia muru w miejscu oparcia płyt powinna być równa i gładka. Bardzo ważne jest poprawne ułożenie pierwszej płyty tak, aby nie trzeba było korekcyjnie przesuwać kolejnych płyt. Po ułożeniu każdej następnej płyty trzeba ją dosunąć do płyt ułożonych wcześniej. Płyty dosuwamy zarówno po ich długości, jak i szerokości. Otwory w stropie, na przykład przejścia przewodów dymowych, komina, pionów wentylacyjnych są uwzględnione na etapie projektu planu montażowego. Niezbędne stalowe wymiany dostarczane są na budowę razem z płytami. Tylko w systemie i-tong płyty stropowe można wysunąć poza obrys budynku, uzyskując w ten sposób balkon. Maksymalne wysunięcie płyty wspornikowej poza obrys wynosi 1,5 metra. Dzięki zastosowaniu płyt stropowych i-tong strop od góry i od dołu jest równy, co ułatwia i przyspiesza prace wykończeniowe. Po zamontowaniu płyt stropowych konieczne jest ułożenie w spoinach między nimi zbrojenia z prętów stalowych o średnicy 8 mm oraz wypełnienie ich mieszanką betonową. Elementy nietypowe, jak na przykład oparcie biegu schodów, wykonuje się tradycyjnie. Wylewa się na budowie.